kanał chmielowy w składzie Jacek i Patryk. Gdzie degustujemy dzisiaj trzy piwka z bardzo świeżego browaru kontraktowego. Konkretnie jest to browar Widmo. Z Elbląga, tak? Dokładnie, dokładnie. Jest to browar, który waży kontraktowo, jak możemy się dowiedzieć z etykiet w browarze Bytów. Natomiast od piwowara też wiemy, że ważał w browarze Jana. To też jest moim zdaniem naprawdę fajny, jakościowy browar. No i mamy trzy piwa, może omówmy je po kolei. Mamy trzy piwa, tak. Na początku American Lager, więc piwo dolnej fermentacji, mocniej chmielone, co może być no, takim ciekawym wstępem. Tak jest. Potem w dalszej kolejności Grains, czyli taka przeróbka od Brains chyba, od zombie, bo tak tutaj też wynika z etykiety. German Weizen. No już można zobaczyć, że jest naprawdę taki mętny, taki bardzo weizenowy. No i klasyka, ale mam nadzieję, że fajnie wyszło. Kune Kune, czyli New Zealand IPA. Ciekawa historia jest taka, że tu jest taka świnia na etykiecie i z tego, co mi piwowar opowiedział, to jest po prostu taka nowozelandzka nazwa na ten gatunek świni. Także taki też mały easter egg. To co? Bez owijania chyba wody, trzeba po prostu spróbować. Spróbujmy. Zaczniemy, tak jak wcześniej mówiłem, od American Lagera. Tak jest. W ogóle powiedzmy, czy tam... Kapselek. Bardzo fajny. Browar Widmo. Czy tam jakie chmiele zostały użyte? Bywa się fajnie? Tak, jeśli chodzi o American Lagera, o widać... Pieni się. Nie, nie wyjdzie. Nie powinno. Tak, jeśli chodzi o składniki. Słody pilzneński Weiermann, barkę pilzneński Weiermann, barkę monachijski Weiermann, płatki jęczmienne, chmiel Columbus, drodże FM30, bohemska rapsodia. No widać taką rapsodię z piany już. No i tak, Jacek dzisiaj degustuje ze szkła Kormorana. Taki piękny pokal, mały. A ja się muszę pochwalić takim szkiełkiem, które dorwałem z Daba Pilsa. No po prostu jestem ujęty tym. Fajny kształt i takie kompaktowe. No dobra. Oj, trochę piany. Okej. Pieni się ładnie, wygląda. Wygląda na nasycony, to na pewno. Tak, no i słuchajcie, to jest 11,48% alkoholu. Nie jest aż takie klarowne, trochę opalizuje. Mhm. Chociaż to może być... A nie, nie jest jakieś zimne. Nie, nie jest mega zimne. To nie jest szalone na... Tak, więc nie jest aż tak klarowne. Oj. Są tam pewne nuty... Niepożądane. Też, ale odczułem też Columbus na jakimś tam poziomie. Columbus, czym się charakteryzuje? Ach, to są takie cytruski pomieszane z łodygą dla mnie. Okej. Okay. No ja niestety czuję DMS. No jest kukurydzka lekka. Taki deskryptor Bonduelle. Oj. Ale piana ładna, słuchajcie. Bardzo ładna, zbita, drobno pecherzykowa. Mhm. Piana piękna. No niemniej no DMS. Wasze zdrowie. No nie czuję tutaj chmielu. Może tego wafty taste leciutko. Goryczka też słaba. Sporo też jest takich kwiatowych estrów. Mhm. Takich, no nie w typie takich właśnie rześkich, świeżych zapachów kwiatowych, tylko takich bardziej chemicznych, trochę kojarzących się z takimi perfumami, nie? Okej. Okay. Kurczę, no. No nie pykło, no niestety, no musimy to powiedzieć. Na pewno jest rzeźkie. Na pewno jest... Ale ma też coś takiego, taki ciężar, właśnie ta słodowość taka mocna. Mhm. A wbrew temu, co na etykiecie, bo to jedenastka, czyli nie powinno być aż tak pełne, aż tak słodowe. A jest pełne. Nie powiedziałbym, że to jedenastka. Jakby nie było napisanego na etykiecie, tak? Dla mnie jest rzeźkie, natomiast mam wrażenie, że gdyby było całkowicie ciepłe, bo ono jest mniej więcej 40 minut od wyjęcia z lodówki, no to byłoby rzeczywiście już takie, kurczę, nieprzyjemne do picia. Mhm. Pod tym kątem, że oczywiście no, nie byłoby tak pijalne. No, jednak ten DMS przeszkadza. Jeśli chodzi o drożdże, o nasycenie piwa, to dla mnie jest za mało nasycone. Tak, no wysycenie jakby nadałoby troszeczkę większej też pełni temu piwu, tak, nie? Tak. No, ale na pewno po American Lagerze spodziewałem się więcej chmielowości. Bardziej się spodziewałem właśnie goryczki, tak jak mówisz, tej łodygi, cytrusów, bo to w końcu American, tak? Columbus.
Znaczy ja czuję tam pewne nuty takie kojarzące mi się z niemieckim pilsem, no tak może to, a propos szkła też, ale właśnie takie może lekko siarkowe nuty. No ale co, no. Zdarza się najlepszym, tak? No kurczę, profesja jesteśmy... Pinta wylewali swoje warki całe. Jesteśmy wyrozumiali i co, sięgamy po następne piwo? Tak, nie jest to piwo, którego bym nie dopił albo z jakimś dużym obrzydzeniem. No w skali od 1 do 5 jakbyś ocenił? W skali 1 do 5 myślę, że 2,75 i chyba tyle bym mu przyznał. No. To jest maks. Tak w takiej antapowej skali, nie? To jest maks niestety, bo dla mnie jest fajna jest słodowość. Czuć te słody, ok. Tylko, że czuć wady. I no, sorry, ale nie. No i nie jest w stylu, to przede wszystkim. No tak. Tak, oczekiwaliśmy większej goryczki, no ale przechodzimy do drugiego piwa. To przechodzimy od razu do następnego piwa. Tym razem piwo pszeniczne. Widać tutaj takie zawiesiny drożdżowe, latają po tym piwie, co nas bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że ucieszymy się po spróbowaniu go. Drożdże FM41, gwoździe i banany. To jest ogólnie 12,5 ekstraktu, także nie jest to, można powiedzieć, najsłabsza pszenica, mieszcząca się oczywiście w widełkach stylu. No i będzie pewnie dość pełna. Alkoholu ile tutaj? Alkoholu, sprawdzałem przed chwilą, 5. Dokładnie 5. 5,0%. Kanonicznie. No, piwo już nie jest tak nagazowane, już tak nie ucieka z butelki jak American Lager, to już zwiastuje dobrze. Mhm. Piękne niemieckie. Dobra. Das Bier. Ale fajnie się pieni, kurde, to wygląda jakby było azotem. Troszeczkę tak. Na te nagazowane. Zobaczcie to. No, ta tutaj... To nasze nagazowanie sprawiło rzeczywiście taki efekt kaskadowy trochę. No, wygląda tak brązowo, a nie, to w moim szkiełku tak. Kurde. Tak. Widzicie różnicę? Śmiesznie. To jest to samo piwo, tylko inne szkiełko. No właśnie, jakaś różnica. To ma cięższe, tak, dokładnie. Cięższe szkło. W twoim widać tą prawdziwą barwę, można no powiedzieć, tak? No tak. Co oceniają na konkursach piwnych według stylu właśnie w takich szkiełkach bardziej niż w takich większych pokalach. Tak, aczkolwiek to muszę przyznać, że kanonicznie wygląda, rzeczywiście zmętnione. Mhm. Takie bardziej, no, głębokie złoto. Oj, banany są. No bananek, jak to dobry wajcen. Goździki. Pachnie jak klasowy wajcen. Tak, naprawdę. Gwoździe. Może w aromacie nie czuję. Nie, rasowy wajcen, rzeczywiście. Banany, goździki, naprawdę pełny, fajny aromat. Nie ma co więcej oczekiwać po aromacie wajcena. Oj tak. Naprawdę klasowo i po aromacie. Fajnie. Naprawdę spoko wajcen. Jedyny mankament, do którego mógłbym się przyczepić, ale tego nie zrobię, ale i tak o tym powiem, to kwestia pełni. Tak, no. Wyobraźmy sobie taki trochę wodnisty za bardzo. Tak, wyobraźmy sobie Aingera, czy chociażby Primatora Weizena. No. Tam jest jednak zdziebko więcej tej pełni. Ale to mi się szczerze podoba, bo na ciepłe miesiące to byłoby lepsze pszeniczne. Często pszeniczne są mulące. Takie aż pełne, takie słodowe, że aż mulące, nie? Zgodzę się. Sam aromat już jest naprawdę tak intensywny, że... Aromat naprawdę jest klasa. Właśnie to może jest kwestia tego aromatu, że my czując ten aromat już mamy gdzieś tam wymyślony ten smak, że będzie taki właśnie pełny, mulący, słodki, a tutaj nie, tutaj bardziej rzeźkie. Co mi też, powiem szczerze, odpowiada mocno. Jako wajcen, za którym stylem jakoś nie przepadam bardzo, ale jako piwo na lato, na jakiś leżak czy coś takiego, leżak mówię, nie w sensie leżakować. Nie próbujcie. Tak, nie próbujcie leżakować wajcenów. Ale po prostu na ogródku, tak, na leżaku sobie poleżeć i wypić wajcena, to jest na pewno dużo lepsza alternatywa niż właśnie jakiś wajcen taki bardziej pełny, no tak. Mulący, tak? Nawet Paulaner popularny, to już jest rzeczywiście inna bajka. Ale właśnie to jest fajne takie pokazanie tego tematu, że szanujemy i lubimy klasyczne style. Dry stout, właśnie pszenica, jakiś ale taki typowo brytyjski, jakiś mild. No to kurczę, naprawdę... Piliśmy ale typowo brytyjskie, tak? Mencena. Panie, idź pan. Fajnie było. Tutaj w tym miejscu, tak? Dokładnie, to było choineczka z tyłu tylko.
że podsumowując, bardzo fajne piwko, naprawdę klasyczne. W skali od 1 do 5, jakbyś to piwo ocenił, w skali on-tapowej? 3,75. No. Rzeźkie, pijalne, naprawdę spoko. Dwajcena może bym jeszcze oczekiwał rzeczywiście troszkę większej pełni, wtedy było 4,425. Dla mnie ja bym nawet ocenił 4,0. Oceniłbym 4,0 właśnie jak ty odjąłeś trochę za tą pełnię, ja dodaję za tą pełnię. Bo jak nie lubię tego stylu, to jest piwo faktycznie, które mógłbym wypić po prostu na wakacjach nad morzem i tak dalej. Bo właśnie mnie ta pełnia zamula trochę w tych pszenicznych, a tutaj bym tego nie miał po prostu. Bardzo szanuję, bardzo. Więc daję 2. No i też szanuję, ale 3,75. A czas na trzecie piwo dzisiejszego panelu. No i czas na, słuchajcie, trzecie piwko naszego małego panelu, naszego testu. Kune, czyli, słuchajcie, New Zealand IPA. Składniki: woda, słody, pale ale, Weyermann, Carapils, Weyermann, chmiele, Rakau, Motueka, Southern Cross i drożdże Safale US05. Fajne kompozycje chmieli. I takie niespotykane tak. Te chmiele. Tak. No o ile Rakau, Motueka, powiedzmy, to są już troszeczkę bardziej dostępne, ale Southern Cross dawno nie widziałem. No. No i widełki ekstraktu alkoholu, 14, 6% alkohol. No to nie pozostaje nam nic innego niż spróbować, tylko tak jeszcze patrzę, bo jest bardzo klarowne. Także to może świadczyć, że będzie wytrawne. Już się uniósł. O, przyjemny zapach. Okej, okay, no słuchajcie, piana najlepsza z tych trzech piw. No. Naprawdę, jeszcze w tym szkiełku rzeczywiście widać, że jest naprawdę zbita, drobnopęcherzykowa, trwała. Myślę, że gdybym Halerza na nią położył, to on by się utrzymał. Taki czeski test piany. Sprawdźmy. Kapselek. Utrzymuje się. O, szybko wyciągnąć. That's what she said. Wrzucić to do filmu. Tak wrzucę. Ale piękny lacing. Oj tak. Fajny aromat, podoba mi się ten aromat. Ale coś ma w sobie takiego biszkoptowego. Tak, faktycznie. Ale generalnie... I cytrusy. Cytrusy dla mnie. Białe owoce, ale nie, nie tak bardzo intensywnie jak Nelson Sauvage, ale jednak do tego właśnie... Dla mnie taka wiśnia, konkretnie syrop mukosolwan na kaszel. To jest dla mnie ten dosłownie aromat. Wczoraj jadłem coś, co pachniało podobnie, mianowicie burgera z czerwonym winogronem. Okej. Okay. I właśnie czuję tutaj te winogrona. Czerwone winogrona. Ciekawy deskryptor, wartościowy. No. Na 100%, jeśli by się dało komuś do powąchania, to by wyczuł, że to nie są amerykańskie chmiele. Wyczułby, że to jest jakaś nowa fala, bo przebijają się takie cytruski, takie właśnie winogrona. Dla mnie bardziej takie rzeźkie, nie? No tak. Tak, no bo w przypadku takich chmiel jak Galaxy, no to mamy takie raczej ciężkie. Mango, marakuja, bardzo intensywna. A tutaj takie rzeczywiście delikatniejsze. Wasze zdrówko. Tym ostatnim piwkiem. Kurde, ale podoba mi się ta zielona goryczka. Jest dość wytrawne. Mam wrażenie, że to jest rzeczywiście zupełnie inne podejście do tego typu piw. To już nie jest double dry hop, gdzie masz po prostu całe piwo mętne od chmielu, gdzie tam hop rate jest na poziomie 30 gramów na litr. Gdzie połowa z nich to takie słodziaki. Tak, a tutaj rzeczywiście jest wytrawne piwo. Goryczka rzeczywiście w innym typie, takim troszeczkę bardziej zielonym, takim trawiastym dla mnie nawet troszeczkę. Tak, co tak, też jest oznaką rzeźkości, nie? Ale przede wszystkim właśnie... No bardzo, w bardzo starym stylu. Wytrawne, goryczkowe i przy tym pijalne. Ale nie jest typowym amerykańskim West Coastem. Tak? O nie. Nie ma tutaj, ja odróżniam w tych West Coastach amerykańskich typowych, jest taka grejpfrutowa bardziej goryczka, taka owocowa. Tutaj właśnie jest taka trawiasta. A ja z kolei teraz wyczułem takie zioła na przykład, które są w Jägermeistrze. Dosłownie, poczułem taką troszeczkę likierowość, taką zieloną, ale rzeźką, nie taką słodką, ulepowatą jak w tym trunku, tylko właśnie taką rzeźką. 3,75 dla mnie. No. Myślę, że to uczciwa, rzetelna ocena. To już znaczy, że piwo jest naprawdę dobre i że cholernie warto je kupić.
Na untapie, jak dajesz 3,75, panie, to kurde już... Chyba, że to pastry sour albo DDH, to wtedy 4,0 musi być od razu. Tak, 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 to jest już podstawka. Dla ciebie ile? No, ja się zgodziłem z twoją oceną. Też 3,75, 3,75, jasne. Bo dla mnie 3,75, ja jeszcze powiem, ta ocena jest taką bazową oceną, jeśli piwo jest dobre, jest w stylu i po prostu nie mam żadnych zastrzeżeń większych, daję 3,75. Jeżeli czymś mnie zaskoczy więcej, tak jak ten Weizen mnie zaskoczył tą pustką, można powiedzieć, to daję trochę więcej. A jeżeli jest piwo po prostu wybitne, no to wtedy myślę o większej ocenie. Tutaj 3,75, bo to jest po prostu mega dobrze zrobione piwo. Teraz na małe podsumowanie, czyli piwo, pierwsza poprawka. No to, nie pykło. No to będzie potrzebna jeszcze druga poprawka, ale jest fajny pomysł w ogóle. Fajnie by było więcej American Lagerów na rynku, gdzieś takich India Pale Lagerów. Kibicuję mocno, żeby to piwo się poprawiło i chętnie spróbuję kolejnej warki. Naprawdę, bo tutaj jest błąd, który jest od razu do poprawy, tak? Drugie piwko, które piliśmy, czyli Weizen o nazwie Grains. Naprawdę klasowy Weizen. Jak ocenię na 4 czy na 3,75 i dla mnie to jest, jeśli ktoś lubi piwa pszeniczne, to może mu się tak nie spodobać, ale jeśli ktoś chce piwo dobre na lato, no to będzie moim zdaniem idealna pozycja. Także warto sobie zapisać w główce. No i słuchajcie, ostatnie. Kune. Naprawdę ciekawe podejście, naprawdę ciekawe piwo na te nasze birgikowe smutne czasy, kiedy na rynku rządzi New England Hazy oraz Pastry Sour. Czy smutne czasy to takie kontrowersyjne zdanie powiedziałeś? Ja lubię różnorodność. Tak, no oczywiście różnorodność, tak, ale zobacz, no niedługo mamy fajnego boka, tak, premierę. Prawda, więc szykuje się. Ja myślę, że w tym roku może być różnorodny. I tego byśmy sobie i wszystkim też życzyli. Także no, 3,75 też naprawdę spoko ocenki. Bardzo wytrawne, bardzo chmielowe i naprawdę spoko podejście do stylu. Także no, z mojej strony ja życzę też browarowi Widmo szerokiej drogi, powodzenia w tym naszym kraftowym świadku. Etykiety myślę, że są ze sobą dosyć spójne i jednak się wyróżniają. Są na półce spójne. Takie bardziej minimalistyczne, nie? Nie takie kolorowe. Tak, no, jak na Onecie piszą, że ciekawe że jest to. Ciekawe jest to, że. Że skład jest podany zaraz pod nazwą. To jest cool. Tak. To jest super cool. Znaczy, to jest cool dla takiego birgika, dla człowieka, który zna się na piwach i właśnie zawsze czyta ten skład, no to tutaj nie musimy tam szukać, a tutaj jakie słody i tak dalej. I wszystko podają. Naprawdę szacunek za to dla browaru. Podają nawet jakie słody użyte zostały. Chmiele to jest oczywistość, ale drożdże tak samo. Z wyjątkiem wyprodukowano w Polsce. No. No. Tutaj jedyne zastrzeżenie, jeśli chodzi o same napisy na etykietach, tak? No ale moim zdaniem jakoś na półce ciężko, żeby się wyróżniły, bo są jednak takie ciemne, nie przyciągające wzroku. Może właśnie przez to się wyróżnia, bo wszystkie są teraz kolorowe. Just saying, może tak być? Może tak być. Ale na pewno jeśli browar do nas przyjechał z nimi, no to my po prostu będziemy o tym piwie mówić, tak? Tak jest. Dziękujemy za wizytę w ogóle i przywiezienie tych piwek do spróbowania, do degustacji. No. I co? To jakieś ogłoszenia parafialne? Subskrybujcie, lajkujcie. Komentarz, czy znacie ten browar? Jak go nie znacie, to już znacie. To spróbujcie. I Wrocław Szczęśliwa 12. Są te piwa do kupienia. I wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Trzymajcie się.